Środa, 28 października 2015 roku, godzina 7.01. Właśnie wykonuję manewr, który pewnie wykonał pan Marcin Wroński. Tylko że ja ustawię się w tym miejscu przodem, żeby nie było niedomówień, że nie widziałem tej tabliczki. Właśnie zaparkowałem na rzekomym miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Żeby nie było niedomówień, że kierowca jest nieznany, to ja. Teraz czekam na reakcję Urzędu Miasta i pani rzecznik. No i się doczekałem. Sekretarz miasta, pan Strachanowski, złożył na mnie donos do policji. Zarzucił mi niezastosowanie się do znaku zakaz ruchu oraz zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Myślę, że sprawa dość ciekawie się rozwinie, gdyż trafiła do sądu. Osobiście bardziej mnie interesuje, dlaczego pan prezydent wyremontował parking dla swoich urzędników za prawie 720 tysięcy, a mieszkańcy nie mogą na nim parkować. Ten parking należy do starostwa, o czym informują odpowiednie znaki. Przed starostwem w Montwach parkingi też są ogólnie dostępne. Ewentualnie jeden z nich od czasu do czasu zamykany jest szlabanem. A na wjazd na teren parkingu za urzędem miasta trzeba mieć specjalne zezwolenie. Sprawdziłem samochody stojące na tym parkingu. Żaden z nich nie posiadał jakiegokolwiek identyfikatora. Wezwana Straż Miejska odmówiła mi interwencji, informując mnie, że kierowcy tych pojazdów posiadają zezwolenia ustne. Zawsze mówiłem, że Inowrocław to stan umysłu.